Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Psalm 32, ósmy wiersz. Wstęp. Świat, moją salą lekcyjną. Szkoła życia udziela kiedy trudnych kursów, ale to właśnie podczas ciężkich zajęć uczymy się najwięcej. Zwłaszcza, gdy naszym nauczycielem jest sam Pan Jezus. Najtrudniejsze dla mnie lekcje odbyły się w celi o czterech ścianach. Ta więzienna cela w Szewenki w Holandii miała sześć kroków długości, dwa szerokości i drzwi otwierane tylko od zewnątrz. Później były cztery ogrodzenia z drutu kolczastego podłączonego do prądu otaczające obóz koncentracyjny w Niemczech. Bram strzegli strażnice z naładowanymi karabinami maszynowymi. To właśnie tam w Ravensbrück zmarło ponad 96 tysięcy kobiet. Po czasie spędzonym w więzieniu moją salą lekcyjną stał się cały świat. Po zakończeniu II wojny światowej dwa razy podróżowałam dookoła globu, przemawiając ponad sześćdziesięciu państwach na wszystkich kontynentach. Podczas tych trzech dekad oswoiłam się z lotniskami, dworcami autobusowymi i biurami paszportowymi. Przemieszczałam się na różnego rodzaju kołach automobili, pociągów, riksz, wozów konnych i podwozi samolotów. Koła, 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 nawet koła wózków infalickich. Wiele razy korzystałam z gościnności w niezliczonej liczbie domów i spałam w o wielu więcej niż tysiąca chórzek. Czasami były wygodne z materacami z gumy piankowej w Stanach Zjednoczonych, ale także słomiane maty na brudnych podłogach Indii. Spałam w czystych i brudnych pokojach. Jedna sypialnia w Hollywood miała widok na egzotyczne rośliny i kwiaty spuszczonej w podłogę. Rzymskiej wanny, podczas gdy inna z łazienek na Borneo była prostą lepianką wyposażoną jedynie w beczkę zimnej wody. Pewnego razu, gdy przebywałam z grupą żydowskich dziewcząt w Izraelu, musiałam przedrzeć się przez tertę materiałów budowlanych i pole pełne złomu, żeby dostać się do niewielkiego wychodka, który okazał się zwykłą dziurą w ziemi. Na pewno nie udałoby się go znaleźć nocą. Gdy podróżowałam, zawsze, nawet teraz, kiedy jestem w dziewiątej dekadzie mojego życia, miałam i mam w moim ręku oraz sercu Biblię. To jedyne słowo życia, które aż kipio dobrej nowiny. Jest go pod dostatkiem dla każdego. Często czuję się tak, jak musieli się czuć apostołowie, kiedy nakarmili ponad pięć tysięcy ludzi pięcioma bochenkami i dwoma rybami. Sekret tkwił w tym, że otrzymali je z błogosławionej ręki mistrza. Każdy najadł się dosyta, a zostało jeszcze dwanaście koszy resztek. Nigdy nie zabrakło słowa życia dla umierających w obozach koncentracyjnych, dla tysięcy zgromadzonych na uniwersytetach, w ratuszach i kościołach na całym świecie. Zdarzyło mi się przemawiać do kilku mężczyzn w więzieniu, którzy stali za kratkami i łapczywie słuchali. Pewnego razu przemawiałam też do grupki sześciu misjonarzy w Japonii goszczących mnie w czasie 28-godzinnej nawałnicy, podczas której wokół nas ginęło ponad tysiąc osób. Setki ludzi i tysięczne tłumy słuchały, ponad pandalami w Indiach oraz w teatrach w południowej Afryce. Przemawiałam do tysiąca osób w tym samym czasie na olbrzymi stadionach Ameryki, aby później udać się w ustronne góry północnej Karoliny i tam na letnim obozie spędzić czas z niewielką grupą dziewcząt. Jezus powiedział, albowiem tak Bóg umiłował świat. Jan 3,16. To właśnie mnie podtrzymuje, sprawiając, że mimo moich 80 lat idę dalej, bo mam do opowiedzenia narodom historię, opowieść o miłości i światłości. Bóg przygotował dla naszego życia plan, a nie problemy. Zanim moja siostra Betsy umarła w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, powiedziała mi. Kori, całe Twoje dotychczasowe życie było przygotowaniem do pracy, którą teraz wykonujesz tu, w więzieniu, a także do zadania, którym się będziesz zajmowała potem. Życie chrześcijanina to nauka, przygotowanie do wyższej służby. Żaden sportowiec nie narzeka, gdy musi ciężko trenować. Jego myśli skupiają się na meczu czy wyścigu, tak jak napisał apostoł Paweł. A bowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli Tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha, i wespół boleje dotąd, a nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. Rzymian 8, 18, 23 Spoglądając też na moje życie, widzę, że Bóg prowadzi swoje dzieci według pewnego boskiego wzoru. Kiedy podczas wojny byłam w obozie więziennym w Holandii, często modliłam się. Pani, nie pozwól, aby przeciwnik posłał mnie do obozu koncentracyjnego w Niemczech. Bóg jednak odpowiedział nie na tę modlitwę. W niebieskim obozie, pomimo całego jego okrucieństwa, znalazłam wiele więźniarek, które nigdy nie słyszały o Jezusie Chrystusie. Gdyby Bóg nie użył mojej siostry Becy i mnie, żeby przyprowadzić się do Jezusa, nigdy nie miałyby szansy usłyszenia o nim. Wiele umarło albo zostało zabitych, ale mnóstwo z nich umarło z imieniem Jezusa na ustach. Dla nich wszystkich warto było cierpieć. Wiara jest jak radar, który poprzez mgłę widzi rzeczywistość rzeczy z takiej odległości, z której są one niedostrzegane dla ludzkiego oka. Moje życie to tkanie między Bogiem a mną. Nie ja wybieram kolory, on pracuje wciąż. Częstokroć wplata smutek, a ja w próżnej dumie, Zapominam, że spód widzę, a on i górę. Gdy krosną umilknie, a czumęka razem z nim, rozwinie Bóg płótno i wyjaśni wtedy mi, po co sprawnym dłonią tkacza różne ciemne nici, potrzebne tak jak złote i srebrne, by mógł wzór uchwycić. Autor nieznany. Mimo, że nici mojego życia często wydają mi się poplątane, przez wiarę mam pewność, iż na drugiej stronie haftu jest korona. Przymierzając świat jako Boży włóczęga w cudownej Bożej sali lekcyjnej, nauczyłam się paru ważnych lekcji. Dzieląc się nimi z Wami, którzy czytacie tę książkę, równocześnie modlę się, aby Duch Święty objawił także Wam coś z tego boskiego wzoru w Bożym planie. Koritem ten boom, barn, Holandia.